Jestem skłonny do procedowania następnej uchwały, to jest uchwała według druku nr 6. Przyszłej Komisji Infrastruktury w sprawie opinii dotyczącej zagospodarowania terenu istniejącego w Ruchu Jednostki do Prowincji Wschodniej referuje Pani Przewodnicząca Rady. Do Komisji i komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Chciałam powiedzieć, że to zamierzenie inwestycyjne chyba jest dobrze znane w całej Radzie, ponieważ wielokrotnie jesteśmy na ten temat i było to omawiane dość szczegółowo, na posiedzeniach komisji infrastruktury. Teren jest ogródek Jordanowski jest zlokalizowany powiedzmy na terenie istniejącego ogródka, z tym, że został podzielony na jakby trzy strefy, to znaczy część istniejąca przeznaczono do użytkowania najmłodszej grupie do lat 3. Powyżej jest powiedzmy ta część środkowa, a w środkowo-wschodniej części terenu 3 powiedzmy tych stołach ping-pongowych dla młodzieży, czyli nastolatków. No więc wyposażenie jest przewidziane stosownie do grup wiekowych i chyba jedna z niewielu ogródków będzie służyć młodzieży, gdzie jest zaprojektowano i dzielnica przeznaczyła znaczne środki finansowe na bardzo ciekawe urządzenia zawodowe. Może ja przeczytam, jak chodzi o grupę młodzieżową, jakie są, bo to jest ciekawe. Urządzenia do ćwiczeń mięśni, klatki piersiowej i tak dalej. No, wydaje mi się, że rzeczywiście dobraliśmy chyba dobrze te wszystkie urządzenia, żeby służyły rozwojowi także fizycznemu młodzieży. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę Państwa, to jest tylko uzupełniając Pani właśnie, że to ma być oprócz ogródka Jordanowskiego, ma być również ten ogródek sportowy dla większych, dla dorosłych, dla młodzieży, siłowych, to Pani Basia mówiła, te urządzenia są tam naniesione. Ci, co są zainteresowani, to zapraszam do projektu. Otwieram dyskusję. Nie widzę, dziękuję. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według punktu nr 6? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się. Stwierdzam, że zatrzymał uchwałę według punktu nr 6.